dniu dzisiejszym rozpoczynamy 10. edycję Dziecięcej Politechniki Opolskiej. Z wielką satysfakcją, mam nadzieję, dumą i radością czekaliśmy na ten dzień i doczekaliśmy tego dnia. Mamy nadzieję na kolejne jubileusze. W tej edycji przewidziane są kolejne nowe wykłady. Dzisiejszy inauguracyjny z gościa specjalnego, doktora Tomasza Rożka, znanego z mediów, dziennikarza naukowego, popularyzatora nauki, fizyka, o tym, że świat jest z klocków, zbudowany z tych samych cząstek właściwie. Będzie także o dronach, o tym, że możemy sterować pracę komputera za pomocą mózgu. Będziemy także mówić o niepełnosprawnościach wśród dzieci. Niepełnosprawnościach fizycznych, ale takich, które pozwalają nawet osiągać sukces w sporcie. I niespodzianka na koniec również jest przewidziana, na koniec tej 10. edycji. 10. edycja jubileuszowa Dziecięcej Politechniki Opolskiej to naprawdę wielkie wydarzenie w historii naszej uczelni. Wielu tych maluszków, którzy są dzisiaj obecni, nie było jeszcze wtedy na świecie, a to znaczy, że projekt naprawdę cieszy się wielkim zainteresowaniem. Składam tutaj wielkie podziękowanie dla pani profesor Anny Król, która przyniosła ten projekt na naszą uczelnię i skutecznie go rozwija. Czy to jest wyzwanie? Tak, na pewno większe niż współpraca z dorosłymi, niż mówienie do dorosłych. Młody człowiek jest bardziej wymagający niż osoba dorosła. Wbrew pozorom bardzo dużo wie, szczególnie jak ma zakręcenie na jakimś punkcie, na pewno nie da sobie wmówić jakiejś manipulacji, jakiegoś kitu. Jak wykładowca jest czegoś niepewny i tak się stara szybciutko po czymś przebiec, to od razu się chwila, coś mi się tu nie zgadza. Więc na pewno to jest ogromne wyzwanie, natomiast jest też duża satysfakcja. Pan nam mówił, że świat jest zbudowany z trzech rodzajów klocków. A tak naprawdę on jest zbudowany z atomów, protonów, neutronów i kwarków. Z dzisiejszego wykładu pamiętam, że wszystko to, co widzimy, dzieli się na mniejsze części, a te części na jeszcze mniejsze części, a te części na jeszcze mniejsze części i tak w nieskończoność.